Obejrzałem ponad 1000 akcji od widzów i wybrałem te najlepsze. Absolutnie najpotężniejszy klip dostanie 5000 RP. Zaczynajmy. Ale biegnie. Dobra, czekajcie, chłop robi tutaj tripla. Penta. Nie, tylko mu nie dać penty. Szybko, popi, biegnij, szybko. Szybko. Jezus Maria, te trzaski! No to panowie, każdy z klipów będziemy oceniać w skali od 0 do 10. Szał, jak ci podobał klip? Czy mogę koledzy piersi? Bo... Mogą piersi, koledzy. Nie mam piersi. Dobra, ja mogę. Chyba rozśmieszyło mnie to. 6,5 daję za tą akcję. Dobra, ja tu będę połówki musiał liczyć, kapten? Nie wiem, 9 niech będzie. I Szao, od ciebie jaki wynik? Żeby wybalansować naszego Patryczka, to muszę dać tutaj 4. No cóż, 19,5. Wybalansować, ja ci twarz wybalansuję za niedługo. This raz bardzo podoba się to. Sylas jest zbalansowany w opór. Ja bym chciał dać temu klipowi 6. Generalnie nienawidzę Sylasa, nienawidzę to szakali, ale podoba mi się Disrespect. Jestem też takim śmieciem, to ja dam 5,5. Dobrze. Ogólnie ja bym dał 6. Prawie k***a 3 szóstki wyszły, bez uz***ał. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest World of Tanks. Gra, w której stajecie do walki na czołgi i możecie toczyć bitwy z graczami z całego świata. W grze możesz sterować ponad 600 maszyn wojennych z połowy XX wieku. Mamy podział na kategorie. Czołgi lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele czołgów i działa samobieżne. Możesz grać na ponad 30 mapach, na otwartych terenach, w lasach, na pustyniach, czy nawet w samym środku miasta. Możesz grać z kolegami i wspólnie procedować plan bitwy, tak żeby pokonać swoich przeciwników. Zagraj już teraz w darmową grę World of Tanks. World of Tanks przygotowało rarytas dla nowych graczy. Z kodem TANKMANIA dostaniesz na początek gry ciężki czołg angielski Premium Excelsior, 250 tysięcy kredytów, 7 dni konta premium, 3 czołgi do przetestowania na 10 bitew. Tiger 131, Cromwell B i T-34-85M. Pobierz World of Tanks z mojego linku w opisie i odbierz unikalny pakiet startowy. Klip, który nazywa się 102 metry. Exai pewnie poleci. A, no, ale... Poczekajcie, bo to jest jeden koleś, który przesłał 4 klipy i wszystkie 4 się dostały, więc może wszystkie naraz obejrzymy. Dave and Main. Co nie? Ale żyją mi slasha? Andrzej San! Ty! To prawie Andrzej Sum. Dobra, i ostatni klip. A, to już wiem, czemu ten klip się nazywa Harold broni enemy. Oceniamy w takim razie teraz tego gagatka. Ogólnie mój faworyt to jest Sigma Maid Draven i potem Caitlyn. Jakbym miał wszystkie sumować w jedną, to by wyszła mocno ósemka. Ja stawiam ofensywną szóstkę, zaniżam poziom. Widząc, że Yumi miała flesze, nie wydaje mi się, by to była wysoka dywizja. Nie oceniamy dywizji, przepraszam. Szale. Masz diamenta na flexach, utka i moldę. Flex solo duo. Zamknijcie p***e, bo król mówi. Daję 4,5. Dobra, ziomki, bo ja jeszcze zapomniałem, jeszcze jedna rzecz jest, której wam nie powiedziałem. Za każde słowo, które powiecie w tym filmie, dostaniecie po 50 RP. Co raz wszystko się krzyczeć, tak? Tak. Jeden. Nie dowiecie się, jakie słowo, dowiecie się dopiero w odcinku, ale montażysta będzie liczył, ile tego słowa użyjecie w ciągu tego filmu. Polsat Games. Dobra, let's go, sposony dominić, co odwali? Kurwa, pojawili jakieś... O, nie! Zanim to powiedziałeś. Nie gram już w tę grę. Ooo! Dlaczego wygrałem ten klip? No i to jest w jego moment. No przejmij tego klona, dobrze. Ja p***a! Jezus! Moje uszy, chłopie, domiś! Widzę, że gracz nie ma drewnianych rąk, bo w trakcie zamiany ciał ulepszył swojego ulta, gdy zobaczył, że mówił level point. To ile punktów? 7. 6,9. Śmieszna liczba. A więc w takim razie, iż najbardziej mi się podobał kolega naszego spoconego dominicia. Jak było 6,5 dałem największe, to teraz dam takie 6. Co mogę powiedzieć, no sorry Dolores, ale daję piąteczkę. Czyli innymi słowy, ten klip nie wygra. Ale let's fight. No, no, to jest siłę, dzieło programu czego. Tak widzę, że będę. Co to jest? Co to jest za damage? No, wy jak używać umiejętności, to na pewno. Ej, ale on może mieć 2 ultimate'y? To jest ultimate spellbook. No nie, no na 6 nie zasługuje, 5. Akcja się rozegrała bardzo wolno, więc dam 3. To znaczy, autor był fajny, co prawda szalma reakcja, akcja była wolna, ale dam 4. Oj, biedaczek, najgorszy wynik jak na razie. O, Warwick, ja już 10 daję.
A będzie teleport, teleport będzie? No, to tyle, koniec klipu. 10 na 10. Dałbym 10, gdyby nie fakt, że raz to zrobiłem na rankedzie, więc dam chyba 0. I Shao daje 0, a Captain daje 10. 5,5 dam. 5,5. Uuuu, Aurelion Senpai jest nick. Captain coś czuje wysoką ocenę. Już jest 5 punktów z automatu. Niezgadne, przeskoczy przez ścianę, potem wróci się przez ścianę, i Talon też się wróci z kółpem. Nie spoileruj mi! Okej, dobra, nie wiem. Gdzie on zniknął? To było ładne. O, nie, to... nie, no Daniel, ciśnij Daniel! Jeszcze idzie. Aaaa, mógł to uciąć. To zacznijmy od Shao w takim razie. 6. W sumie to była ładna akcja, więc dam 6,5. Dajesz 6 w tym momencie. Dobrze. Nie pokaż tego, co wysyłałem. A właśnie, właśnie, gdzie to jest? Dawid, trafić. I uwaga, engage bogów! Co, w taki sposób? Muszę się trafić. LOL. Gdzie to HP? Co to już? Jaka punktacja? 5. 5? 5,5. 4. Ja myślałem, że tu jakieś jedynki polecą. I tak nie wygra. O, ale skąd on ma klipa mojego, k***a, Lissida? Dobra, to jednak nie mój Lissid. W połowie klipu jakaś inna osoba zaczęła grać, nie? Janko schodzi, ja wchodzę, nie? Dobra, jak tam punktacja? Wyjdę z mojego comfort zone, mam 3. Co? 4,5. Paktyn? 4,4. Najgorszy klip się okazuje. Hostel Penta, Irelia Penta w takim razie leci. Ale jaka jakość? Za samą jakość powinien dostać 10 punktów. Zostawił jej to. To jest pewnie. Ustawiane coś czuję. To jaka punktacja? 3 bo Irelia. Tak, 2 bo Irelia. Ja jestem ten miły policjant. 5. Mamy nowego rekordzistę! Najmniejsza liczba punktów. A nie na mnie jeszcze inhibitor. Ale jest sam Misa plus 1. Czy to jest Backdoor? Chyba to jest Backdoor. Tak, Blitzcrank Backdoor. Ty jeszcze zakupy robi, jak to jest możliwe? Przeniesi sklepikarza do krzaków na sposób. Ale ile pizga w tej wieży? GWP. Dobrze, że nie S napisał, dziękuję. Jakie tam oceny, panowie? Backdoor z Heraldem, spotkanie sklepikarza w krzakach, ja bym dał 5. Ja myślę, że tutaj nasz użytkownik przedstawił nowy update właśnie z tym sklepikarzem. Dodam 4. 5. Apelengalizowi pędę tam, fangę. No fajny kotek, taki zbalansowany, no. Meh, jak tam punktacja? 3,5. 4. Czekam na to, czy jest taki outplay, no. 4,5. Taka tam zabawa w League of Legends. Ogólnie to nie skupiłem się na klipie, bo dawno nie słyszałem muzyki z Howling Abyss i się... za muzykę z Howling Abyss dam 5. Bez Uniu. 5. Cało? Ciężkie to. 5. Ale jesteś czuję, że nas ludzie znienawidzą po tym filmiku. A to dlaczego ty nas wybrałeś zimę? Aha, dobra! To jest siemanko. Timing się zgadza, charming dobrze trafiony, zabity ziomeczek, śmiesznie było. Patera! 6,5. Zgało się to, co powiedział z tym, co się... Patera! Zamknij p***ę. Zgało... Daję takie mocne 6. No to ja daję 3. Jak Sibi zrobi, to ja skisnę, zabiję. Jak Sibi sobie w jednym miejscu w sumie. Loooo, to jakie punkty? 7,5. Wow, dobra. A dam 6. Kaptynie. 6. Jak na razie egzekwo na pierwszym miejscu. No. O, moja krew. Ale buły sadzi. Chłopce robi szarkuje. Najpierw zapytam znawcy tematu, Shao. 7,5. By nie było, to nie jest klip od Shao. Ja teraz w sumie dam... Kurde, nie chciałbym, żeby tego pierwszego miejsca przeszło też. Ty nie kalkuluj, to musisz być obiektywny. Nie, no 7 daję. Kaptyn? No ale to nie było nic takiego wielkiego. Tam 6. To chciałem wam powiedzieć, że mamy aktualnie pierwsze miejsce. A ja bym ci chciał powiedzieć, że TEN FILM JEST SPONSORowany PRZEZ RALIT SZA... Nie, nie jest. Jakby co... Nie jest. O, głównym aktorem chyba jest Gangplank.
Not gonna lie, to było kinda synapsy. Ja daję mocne 7 za tą akcję. A ja dam 5. Niby giepek gameplay, ale mi się też było lepsze, to stresza trochę, mi daje 7,5. Czerwony chuligan na rowalu! O wyemulowany koleczku! Wysłała ci to Wayne'a czy Kazix, to jest ważne pytanie. 7 daje. 6. O kurde, widzę, że się rozkręciliście, no. O, to jest zajebiste! Dobra, oglądaj. To jest najlepszy Steel Drake'a, jaki widziałem. Aha. To E. Koniec. Jak wam się podoba ten zajebisty, mechaniczny outplay? Zawiodłem się. Nie no, skalczyłeś mi lilię 2. 5, nie niszczy się szyszek, to jest niszczenie zieleni. Czało? Przepraszam Pity, że będziesz musiała jakoś to pokazać, ale to jest Alistar Beza na 10. Kurde, z wszystkich stron idą chłopy. Stary red buff jeszcze. Stary red buff, no. No, chyba będzie po prostu zwykła pontula. Przypominam, że to jest Lucian Glen na topie jeszcze. Dobra, dyskwalifikacja, nie zauważyłem. 0. Czyżby o replay? O replay jak? O, będzie. Rise teraz 200 IQ. On padnie. LOL. Aha, jak tam punkty? 6. Za sam klip bym dał takie 4, bo to Rise po prostu z***a. Dam 7. No, takie średniaweczka. Klik się nazywa The Best KS Yori. Ghoul, już widzę to. Też widzę. No dobra, to jakie punkty? Nic specjalnego w sumie, znaczy taki bardziej bez. No nic specjalnego, bez, tak to robię raz w tygodniu co najmniej. 4,5, tak, ja to robię nawet 2 razy w tygodniu. To tyle razy, ile ja seks z twoją mamą. Jezu. 5. Dam 6. Uwaga. Big boy. Here comes the boy. To jest tyle, nic tu się więcej nie wydarzy. Tak propos twojej starej bezu, co nie? Czuję jeden klip od tego samego gościa, więc będziemy oceniać razem. Wjechał tam! Jaki! Jak tam punkteczki? Zostaje na 8. 6,9. 6,1. O, wyrównał, dobrze. Co? Chłop wygrywa? Co? Naprzód! Naprzód! De Macia! De Macia! Ten jak tam przeżyje? Let's see. Pinguję tego Galena biednego. Where are you going? Czemu ten Galen? Żałuję go bardziej! A on go zabił! 7,8. Bardzo mi się podoba ta ucieczka ogólnie skillowo i contentowo, więc 7,5 dam. 7. No to mamy, teraz on jest na prowadzeniu! Chyba jakoś jest. Kamila wskoczy w ulta. Kamila wskoczy w ulta. Patrzcie jacy kuźwa. Jakie oceny panowie? Roku po japońsku. Powodzenia Pity. Co? Siedem. 6. To jest even na dżungli? Nie, dobra. EWR. Aby się zajebałem. Nawet nie było WR, tylko było R. No. Czemu ta Lux się zbije? Myślę, że tutaj musimy posłuchać Beza najpierw. Z***a combo. 5. 3,5. No, nie znam się 5. Zacznijmy od tego, że on ma nick. To jeszcze wygląda jak ja bym po prostu grał Kijadą, no bez przesady. No, no to jest ja na Kijanie! Ja nie wiem czemu na dłużej nie stoi w tyni wziąć. Jaki ul zajebisty! Dobra, nie dość, że to jestem ja na Kijanie, to jeszcze to jest Jankos na Kijanie. Zabiję jeszcze. Ona się poddała! Ło, Irelia! Trzeba było uciąć akcję, no. 6,5. 7, bo ta wyjebka na końcu dodaje takiego nieposmaku, tak. Dobra, będę ch***em, tak, nie wygra 0. No! No to chciałem zabić blue. Kto no. Lisze? A co oni? Ewelyn! Jeszcze go zajebał! Kakao 16!
Punktacja, proszę państwa, szało. Zero. Naprawdę? Zajebista akcja przecież. W sumie nie spytałem się na początku, jakie miałobyś te kryteria? Teraz cię spytam! Śmiechłem. 5. 10. No, fajna taka luks, zbalansowana. Clean. Clean akcja. Ty jeszcze będą bombić ich? Jeszcze mam tego? Jeszcze dżungel przyjdzie pewnie na chwilę. Oceniamy. 7. 5. 5,5. Brawo, Laki, nie wygrałeś. Teraz czas na ostatniego klipa, czyli tego, co wysłałem. Dobra, proszę państwa, dodatkowy klip. Prowadzę konwersację tutaj, no bo... Pytam się, gdzie jest przeciwnik? No ja tutaj właśnie tak potężnie nadchodzę. Michał, gdzie są przeciwnicy? Ja, Michał, potężny, mam wielkiego i obija mi się o kolana. A ja daję 10 na 10, nie? Dobra, czyli zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest... Czekaj, które to było? Renekton, który ograł zarąbiście Garena. A to słowo, które było w tym filmie warte 50 RP, za każdym razem, kiedy go użyjecie, to było słowo co? 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 Ej, już jest po zawodach! Co? No i finalnie, Captain wygrał tyle, Bezu wygrał tyle, a Szało wygrał tyle. Jej, znowu wygrałem! Ja się cieszę, jej! Elo!